to dobra, bo jak jest inna. Przepraszam, bo tego trzeciego nie mogę rozszyfrować. To jest ja, to jest nie. To jest pan Młynarz, także. A to jest pan. Trzeba pana tam nie rozszyfrować. Opis. Proszę państwa, głosujemy. Pan Bednarz. Za. Za. Pani Kupka. Pani Czerwińska. Za. Pani Dudek. Za. Za. Pani Jarema. Za. Za. Pan Kasprzyk. Za. Za. Pan Komiński. Za. Za. Pan Łapczyński. Za. Za. Pan Matyjewicz. Za. Pan Młynarz. Za. Za. Pan Nowak nieobecny. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Kraszyńska. Za. Za. Pani Radwan. Za. Za. Pan Lebiałek. Za. Za. Pani nieobecna. Pani Stender. Ha. Za. Kasterski. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Budaczek. Za. Pan Brona. Wstrzymuje się. Pani Zygier. Za. Za. Raz, dwa, trzy osoby są. 16 głosów jest za. 0 przeciw, 3 wstrzymujący, udziału 0. A, dwie, przepraszam. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Możemy się strzelać, jest pierwszy problem. Proszę państwa, wyniki głosowania. 16 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że przyjęła uchwałę nr 1 o zadaniach powierzchni z zakresu Grupy Wielomorskiej w Niedzieleniu na 2013. Proszę państwa, w tej uchwały Komisji Infrastruktury według druku nr 2. To jest w sprawie przedłużenia prawa użytkowania nieruchomości działki przy ulicy Zapółek. Przepraszam, mam załóg. Pani Basiu, Zapółek jest 2. Wszystko na ja tylko czytam, opiniuje się pozytywnie przedłużenie na dalsze 5 lat. Tak. Po prostu zostaje to jest. A, bo jest Nowogródzka, przepraszam, ale ja tu mam. Wycie biorą. Tu jest, proszę państwa. Przepraszam, bo tu mam dwóch jeszcze, spokojnie. A to jest Nowogródzka? Nie, to jest Nowogródzka. To weźmiemy Nowogródzką, to tu zmienimy na 2, a tu będzie na 3. Przepraszam, teraz jest ulica Nowogródzka, to była zgodnie z porządkiem obrad. Opiniuje się pozytywnie część działki złożonej przy ulicy Nowogródzkiej, celu zbycie, tak jest celem, poprawy warunków zagospodarowania ludności. Ja tylko państwu przypomnę, żeby, bo nie wszyscy może wiedzą, gdzie to jest. Jeżeli ktoś skręca na ulicę Płaszowską, pod wiaduktem, za ekranem, w prawo, za przystankiem autobusowym, jak się taką pętelką wjeżdża, to taki wąski pasek, który idzie do stacji benzynowej. Tak, myśmy to sprawdzali z obowiązującym miejscowym planem i tam... Nie ma możliwości zabudowy. Tak, to przeznaczone na ziemię i tutaj też właśnie przeznaczone na ziemię, bo nie ma możliwości skonsumowania w inny sposób tych takich kawałków. Dziękuję. Otwieram dyskusję. To jest taki wąski pasek, bez prawa zabudowy. Tak nie ma. To jest trzy pasie drogowych, dwóch pasów. Pan Bednarz. Za. Za. Pani Kutkowska. Pani Szewińska. Za. Pani Dudek. Za. Pani Jarema. Za. Za. Pan Kasprzyk. Za. Za. Pan Kołomiński. Za. Za. Pan Łapczyński. Za. Za. Pan Markiewicz. Za. Pan Młynarz. Wstrzymuje się. Pan Nowak nieobecny. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Kraszyńska. Za. Pani Radwan. Za. Za. Pan Rybiałek. Za. Za. Pani Siwek nieobecna. Pani Smender. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Sterski. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Włodarczyk. Za. Pan Brona. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Zygiel. Za. Za. Teraz pan Trzyk. 14 głosów za, raz, dwa,
3. 4 osoby się wstrzymały, 0 przeciw, nie brało udziału w głosowaniu. Proszę Państwa, wynik głosowania. 14 za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymujące, nie brało udziału w głosowaniu. 0. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę do druku numer 2. Proszę Państwa, teraz przystąpimy do głosowania druku numer 3. Przepraszam za tą żadną tutaj pomyłkę. To jest w sprawie przedłużenia prawa użytkowania nieruchomości oznaczone działki, tu są numery działek, przy ulicy Zaułek. Opinuje się pozytywnie przedłużenie na 5 lat dzierżawy nieruchomości. Proszę bardzo. Wydział Skarbu na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskował o przedłużenie umowy ustanowienia prawa użytkowania i okazało się, że spółdzielnia tam ma spisany akt notarialny, na podstawie którego użytkowała do tej pory 10 lat, z tym, że upływa ważność użytkowania w przyszłym roku i wnioskowała, znaczy do 11 grudnia 2013 roku i wnioskowała o dalsze 10 lat. Z uwagi na po prostu blokowanie ewentualnie terenu, komisja jednogłośnie orzekła, że przedłużenie może wychodzić jedynie na 5 lat. Tak jest. Konsultowane to było z radnym z tamtego kręgu, panem Janusza Dybiałka, który też jest tak, 5 lat i teraz nie widzi problemu, że to może. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie widzę. Proszę Państwa, mamy wniosek o głosowanie niejedne, stosowna liczba podpisów. Głosujemy. Proszę Państwa, pan Bernasz wstrzymuje się od głosu. Wstrzymuje się. Pani Czerwińska? Za. Pani Dudek? Za. Za. Pani Jarma? Nie brałam, nie bierze w głos. Nie brałam. Nie bierze, nie. Nie biorę. Głosowanie. Pan Kasprzyk? Za. Za. Pan Pomyski? Za. Za. Pan Łoczyński? Za. Za. Pan Markiewicz? Za. Pan Mynarz? Za. Za. Pan Nowak Mędrzewski? Pani Obrózka? Za. Za. Pani Kaczyńska? Za. Za. Pani Radwan? Za. Za. Pan Białek? Za. Za. Pani Siedlik obecna. Pani Smender? Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Sterski? Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Łodarczyk? Za. Pan Brona? Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Zygiel? Za. Za. Liczymy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 głosów za. Wstrzymujących przeciw 0. Wstrzymujących 2, 3, 4. Proszę Państwa, wyniki głosowania. 13 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących głosy 4, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że przyjęła uchwałę według projektu druku nr 3. Proszę Państwa, przystąpimy do procedowania uchwały projekt Komisji Infrastruktury, druk nr 4, w sprawie zdjęcia działki Podgórzu przy ulicy Dąbrowskiego. Opiniuje się negatywnie zdjęcie działki drogowej 544 przez 8 o powierzchni 70 metrów kwadratowych położonych w ulicy Dąbrowskiego jako dopełnienie do działki 253 o pomieści 350 metrów w podłożu przy ulicy Dąbrowskiego. Uzasadnienie uchwała i zaistniał zapis ustawowy. Oczywiście część działki drogowej 544 przez 8, która jest przedmiotem wniosku zbycie, znajduje się bezpośrednio przy połączeniu ulicy Dąbrowskiego dopełnienie nieruchomości sąsiedniej. Oznacza jako działka 253 należałoby utrudnienie wyjścia samochodów za starszych i osobowych do sąsiedniej działki. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Tam jest tylko dwa zdania, że proszę Państwa, gdybyśmy działka drogowa jest szeroka i faktycznie gdybyśmy się zgodzili na dopełnienie to. Nie, nie, Panie Przewodniczący, ja tam byłam w terenie i zupełnie ten podział geodezyjny nie odzwierciedla, że tak powiem, stanu praktycznego. Tak, byśmy zablokowali, byśmy pan prosi z dojazdu. Mało tego jest jeszcze różnic, nie dysponujemy mapą geodezyjną wysokościową i
po prostu jest różnica gdzieś jakieś 60 centymetrów między jedną działką, a drugą także to... No doprowadzilibyśmy do jednego nieszczęścia, jeżeli chodzi o wyjazd na tych Majdanie, których mieszkańców. Czyli w interesie mieszkańców nie jest wypowiedź. Tak, a poza tym dopełnienie nie powinno wchodzić w rachubę, dlatego że w zasadzie ta działka 253 jest połączona z działką 567 i posesji od ulicy Świętej Kingi, kamienicy. I jest tam płot, jak się zaglądnie, to jest olbrzymia parcela, którą można drugim domem zabudować. Oni jeszcze wnioskują dopełnienie, co prawda tych 70 metrów, ale kosztem powiedzmy zamknięcia dojazdu do sąsiedniej posesji, gdzie są sklepy. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać już tej sprawie? Ja wniosek głosowanie imienne. W związku z tym przypomnę, że opinia jest negatywna. Pan Bednarz za. Pani Kostka nieobecna, pani Czerwińska za. Pani Dudek za. Pani Jarema za. Pan Kasprzyk za. Pan Komiński za. Pan Łaczyński za. Pan Markiewicz za. Pan Młynarz za. Pan Nowak nieobecny. Pani Obrózka za. Pani Kaczyńska za. Pani Radna za. Pan Wygałek za. Pani Siwek nieobecna. Pani Spender za. Pan Styski za. Łotarz za. Pan Brona wstrzymuje się. Pani Zygiel za. 17 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymująca. Proszę Państwa, wielkie głosowanie. 17 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 4. Proszę Państwa, projekt uchwały według Komisji Infrastruktury według druku nr 5 w sprawie zbycia działki położonej w Świątyni. Przypomnę, że jest to sprawa z poprzedniej sesji, wtedy nie uzyskała porówna liczba głosów za jak przeciw, w związku z tym nie uzyskała wielkości, znaczy większości potem można być przegłosowanym. I na dzisiaj wniosek komisji jest następujący, że opiniuje się negatywnie zbycie działki 547/5 położonej w ulicy Krzemionki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości jako działki 408/547 o łącznej powierzchni 5,1 m². Ja chciałam zabrać głos. Już, Pani Kasiu. Nie ma uzasadnienia. Uzasadnienie, brak jest uzasadnienia. Uzasadnienie następujące. Uchwała i realizacja oczywiście zapisów statutowych. Brak jest uzasadnienia, na jaki cel inwestor zamierza przeznaczyć działkę będącą przedmiotem wniosku. I to jest tyle. Otwieram dyskusję. Rozumiem, Pani Kasia, jak ja zapytam. Proszę. Proszę Państwa, to już przewodniczący mówił, że ta sprawa była omawiana na poprzedniej sesji. Była szczegółowo analizowana na posiedzeniu komisji, z tym, że była podobna sytuacja, mianowicie jeden głos był przeciwny, a pięć głosów było wstrzymujących się, więc uważam, że jeszcze powiedzmy na sesji można się wstrzymywać, bo nie zna się dokładnie, że tak powiem, sprawy. Ale na komisji, jak jest taka sytuacja, że ponownie się rozstrzyga, to członkowie komisji powinni się popatykować na miejsce. Ale i co ciekawe, że pani pani Zygiel jako radna tego okręgu wstrzymała się od głosu, natomiast pani Sipek, która nie jest... Sipek, przepraszam. I właśnie wnioskowała o negatywne głosowanie, znaczy negatywnie się ustosunkowała, twierdząc, przeprowadzając analogię z dopełnieniem do działki przy ulicy Rękawka. Więc ja to pozostawiam bez komentarzy, natomiast ja byłam tam na miejscu. Oczywiście muszę powiedzieć, że ja się też wstrzymałam od głosu, żeby nikt nie posądził, że jakoś jestem zainteresowana tą sprawą. Niemniej byłam na miejscu i o co chodzi? Tam, tak jak mówiłam na poprzedniej sesji, ta sprawa toczyła się parę lat
w poprzedniej kadencji i powiedzmy przypominam sobie te wózeczki i to chodzi o te 70 metrów, które de facto to nie jest żaden płaski teren, tylko kawałek skarby. Po prostu chodzi o to, żeby najprawdopodobniej chcą zrobić sobie zjazd, bo tam jest duża różnica terenu, gdzieś około 3 metrów między frontem działki, a tą tylną działkę, żeby oni mogli sobie tam urządzić podziemne garaże. Niezależnie od tego rozmawiałam z kierownikiem Wydziału Skarbu Miasta, panią Walczyk, właśnie w sprawie tego dopełnienia i poinformowałam, że inwestor nie ma obowiązku informować Wydział Skarbu, na jaki cel przeznaczy działkę i właśnie mówiła, że obowiązuje po prostu taki ślimek dróg, gdzie zainteresowany inwestor wnioskuje o dopełnienie. To tak ku wiadomości wszystkim. Niemniej uważam, że jeżeli to by nie był obiekt kubaturowy, to zresztą kształt działki w ogóle tej wytyczonej, prawda, w projekcie podziału, jeżeli to nie widzę przeszkód, żeby tam nie można było dopełnić tym paroma metrami szkarpy. Mówię szkarpy, bo nie działki jakieś takie. Skarpy. Tak jest. Dziękuję. Pan Jacek Bóg. Dla mnie ta uchwała jest troszkę niezbędnym zabiegiem, bo w sumie z jednej strony jest negatywna tutaj przygotowany projekt uchwały, natomiast uzasadnienie jest takie, że uzasadnienie jest do wyrzucenia i w zasadzie na miejscu biura architektura Wydziału Skarbu Miasta nie przejmowałby się takim uzasadnieniem, bo jest kompletnie niemerytoryczne. Tak samo pani przytoczyła, że inwestor nie ma podstaw, że nie ma obowiązku podawać na co przeznaczy, to raz. Dwa, takie uzasadnienie moglibyśmy wpisywać teoretycznie do każdej innej podobnej podjętej uchwały, więc z jednej strony negatywnie opiniujemy, a z drugiej strony uzasadniamy w taki sposób, że to nie ma żadnego tak naprawdę uzasadnienia. Proszę pana, nie zgodzę się z tym, dlatego że właśnie, no przepraszam, że operuję nazwiskami, ale ja lubię klarowne sytuacje. Pani Krawiera Cińska powiedziała, że jeżeli ten inwestor podał na jakiś cel, to nie dostaną zgody. No i koniec. Ja chciałem państwu tylko przypomnieć jedną rzecz. Uzasadnienie jest ważnym elementem. Ja nie jestem adwokatem, pani może to nie powie. Natomiast uzasadnienie jest elementem, znaczy nie jest elementem uchwały, aczkolwiek jest niezbędnym elementem, który się musi pojawić, bo to treścia, czyli nie jest treścią uchwały. Projekt uchwały jest negatywny. Jest to projekt komisji, w związku z tym trudno dyskutować, bo to nie jest personalnie pani Basili, ani zarządu. Teraz proszę bardzo, pan Stef. Znaczy ja w zasadzie to bym pewnie źle odpowiedział. No ja mam pytanie, dlaczego w poprzednich uchwałach nie ma tego zdania. Jak pozytywna nie to jest prawo, ma komisja, ma prawo zmienić zdanie. No, jak jest pozytywna, nie trzeba uzasadniać. A jak jest negatywna, to trzeba. Proszę państwa, zawsze słowo uzasadnienie jest i albo jest zapis od statutu. Jak chcemy rozbudować uzasadnienie za czy przeciw, bo sprawa tego wymaga, to jest większe albo mniejsze. Tak, panie Tadeuszu, ale merytorycznie, czy chciał pan w tej sprawie coś powiedzieć? Poprawnie pan chciałbym. Chciałbym złożyć poprawkę, może. Nie mówię, że to jest poprawkę. Dlatego, jeżeli mam uchwałę, gdzie mamy zbycie działki, która i tak nie będzie zabudowana i w sumie nie wiadomo po co ona jest, czy ma być ciele, tak? No będzie zabudowana, zjazdem, proszę pana. Dobrze, mówię to o tej, gdzie była gdzie pozytywna była. No to ja to nie dobrze można by ją według mnie uzasadnić negatywnie, na takim samym uzasadnieniu i tyle. To można zawsze też poprawkę. To znaczy ja tylko kwestia, ja się nie odnoszę tutaj merytorycznie do samej uchwały, czy ona jest negatywna, czy pozytywna. Natomiast powiem szczerze, że to uzasadnienie mnie nie przekonuje, bo uzasadnienie ma sformułowanie, że nie ma informacji na co inwestor chce przeznaczyć to, no to mnie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że nam się inwestor nie podoba. Że co? Że się inwestor nie podoba.
No tak nie można by było. Bo te najwięcej tak samo było. Dziękuję. Pani Iwona Toczycka. Czy ja na razie skomentuję, że dziwne obyczaje zaczynają panować, że cytujemy, co członkowie komisji na komisji mówili, ale może jest tak, że to jest taka niezaszczyma sprawa, że ta tajemnica do tej pory... Dobrze, że się mówi na sesjach i w kuluarach. No dokładnie. Ale może... Wracając do meritum sprawy. Proszę Państwa, zarówno działka 408, jak i działka 541 jest działką niezabudowaną. Ani jedna, ani druga. Ja rozumiem, że jeżeli jest dopełnienie do jakiejś działki w celu, jak tutaj piszemy, poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, to rozumiem, że jest działka zabudowana, właściciel czy wnioskodawca rzeczywiście potrzebuje mieć dopełnienie, bo z takich czy innych względów jest to dla niego niezbędne. W sytuacji, kiedy obie działki są wolne, obie działki są niezabudowane, z tego co pani Basia mówi, teoretycznie, bo my oczywiście tego nie wiemy, na działce 408, czyli w tylnej działce, ma być zlokalizowany parking podziemny, to ja nie wiem dlaczego inwestor nie może sobie wjazdu na ten parking podziemny zrobić ze swojej własnej działki, czyli z działki 541. I musi do tego celu koniecznie dobrać sobie jeszcze działkę będącą w zasobach gminy. Ale czy gmina potrzebuje pieniędzy? Powinniśmy sprzedawać wszystko. Takie argumenty tu słyszałem. Jeżeli powinniśmy sprzedawać wszystko, ale to nie wiem, czy powinien głosować za zbyciem działki, a jest pierwszą osobą, która się wstrzymuje. Ale tego pani jeszcze nie wie, co. Ale można pani jako członek zarządu ma większą odpowiedzialność. Jak pan. Natomiast dlatego wydaje mi się, że jeżeli inwestor ma celów komercyjnych, ma te swoje obie działki 408, 451, nic nie powoduje, dlaczego należy mu dołożyć działkę tą, o którą się stara, tylko po to, żeby mu ułatwić działalność gospodarczą, czy ewentualnie dojazd na Dziękuję bardzo, ale nie jesteśmy tu pożyczni. Panie Adamie, tak jak panie Adamie, przerywam dyskusję, bo zróbmy to sposób. Zgłosi się pan bardzo dobrze. Drugie, pan Jacek, drugi pan, już nie? Drugi pan Jacek. Tak mi się wydaje, że musi pani Basia, bo pani Jacek trzymał od dłuższego czasu. Ale okay, mówię, pan Jacek, drugi pan Jacek i pani Basia. Spokojnie, pani Jacek. Pani ja chciałbym, dwa słowa. Pani Basiu, pan Jacek pierwszy, spokojnie sobie pani tutaj, nic się nie stanie. Zostanie pani głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, coraz bardziej jestem zdziwiony argumentami, dlaczego nie. Nie, bo inwestor nie pokazał, co on ma zrobić, a poza tym, dlaczego mamy ułatwiać jakieś rzeczy. No, no powiem szczerze, dla mnie to są porażające argumenty. Mam inne pytanie. Czy my mamy jakąś inną wizję, co z tymi 70 metrami możemy zrobić? Czy one są nam potrzebne, nie wiem, na poszerzenie pasa drogowego, na zrobienie chodnika, ogródka jordanowskiego, basenu, szkoły, przedszkola? Czy on nam jest niezbędny do jakichś rzeczy? Czy my po prostu regulujemy dla zasady tego parku? Aha, no dziękuję, to już wszystko robimy. Ja w tym przypadku chciałbym się badać. Pani Barbara, proszę bardzo. Ja tylko, proszę Państwa, to jest specyficzna sytuacja. Jeśli Państwo się przyjrzą mapie podziału grupy, to jest regulacja pasa drogowego i to naprawdę nikomu nie jest potrzebne. Naprawdę to, bo tam jest możliwość urządzenia i chodnika, a zaraz jest skarpa. Ja tam byłam i kwestia jest wycięcia dwóch samosiedzi, tylko już dorosłych. Dwóch krągów, ale takich wielopiennych nazwijmy to. I nie rozumiem tego uporu, że nie można dać i tak muszę to regulować tak i zostanie szerszy od takich trójkątnych chodników. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Sens jest. Nie widzę zgłoszenia. Mamy wniosek, proszę Państwa. Czy są jakieś poprawki? Nie widzę. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Głosowanie mamy wniosek o głosowanie imienne. Dodrukujmy. Pan Bednarz przeciw. Przeciw. Pani Piotrowska nieobecna. Pani Czerwińska. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Dudek. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się.
Pani Adama. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Tak, tak. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Komiński. Za. Za. Pan Łapczyński. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Za. Panie Bogu, spokojnie. Pan Markiewicz. Wstrzymuje się. Za. Za. Pan Donasz. Za. Za. Pan Nowak nieobecny. Pani Obłoska. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Kraczyńska. Za. Za. Pani Radna. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Rybiałek. Za. Za. Pani Siwek nieobecna. Pani Smendę. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Sterski. Przeciw. Przeciw. Głoda, wstrzymuje się. Pan Ronald. Przeciw. Przeciw. Panie Zygier. Wstrzymuje się. Nie. Państwa, dokładnie. Zawsze dokładnie liczymy, ale teraz chcielibyśmy zapomnieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę nie podpowiadać, bo prawda. Pięć za. Przeciw. Raz. Dwa, trzy. Dobrze? Trzy. Trzy przeciw, trzy mówiący. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Proszę Państwa, podaję wynik głosowania. Pięć głosów za, trzy głosy przeciw, dziesięć głosów wstrzymujących, nie brało udziału. Kto stwierdza, że rada przyjęła uchwałę projektu Komisji Infrastruktury. Proszę Państwa.